Cześć wszystkim! Słuchacie dzisiaj drugi odcinek naszego podcastu, który tak samo jak poprzedni będzie poświęcony obcości. Tym razem nasza ekipa się trochę zmieniła. Dzisiejszą rozmowę przeprowadzą dla Was dwie miłośniczki kina, Antonina Grapa, a także Anastazja Buczyńska. Zajęłyśmy miejsce Adama i Alicji. Powiedziałabym, że przejęłyśmy ster i teraz to już my będziemy kierować tym mistycznym okrętem prowadzącym nas do obcości. Dlaczego mistycznym? No, to przecież oczywista oczywistość, moi kochani. W historii kina ciężko byłoby znaleźć bohaterów, którzy są bardziej mistyczni niż właśnie rodzinka Adamsów. Ale w dzisiejszej rozmowie nie będziemy się skupiać na całej rodzinie, a tylko na jednej postaci, a właśnie na Wednesday Addams. Nasi koledzy skończyli poprzedni odcinek na analizowaniu Wednesday, które my dzisiaj będziemy kontynuować. Przed tym, jak przejdziemy do omawiania tej postaci oraz do omawiania serialu, który całkiem niedawno pojawił się na Netflixie, chciałybyśmy podkreślić po raz kolejny, że głównym tematem naszego podcastu jest obcość. Powiedziałabym nawet, że główną bohaterką tego podcastu będzie obcość społeczna. Dlatego zacznijmy od tego, że przypomnimy sobie, czym tak naprawdę jest ta obcość. Jak myślisz, czym ona jest? Wiesz, wydaje mi się, że samo to słowo ma dość dużo znaczeń, a to, jak do niego podejdziemy, zależy od nas samych. Dla jednych będzie to saga Gwiezdnych Wojen, dla innych coś pokroju Hobbita, a jeszcze dla kogoś innego codzienna obcość, która jest czasami obok nas, ale po prostu jej nie zauważamy. Natomiast słownik języka polskiego twierdzi, że obcość to pewnego rodzaju odmienność, trudność w odnalezieniu własnej osoby wśród innych. Podczas gdy współczesny słownik języka polskiego twierdzi, że obcy to taki, który nie należy do czegoś, na przykład do jakiejś grupy, środowiska czy rodziny, który znajduje się poza sferą czyichś zainteresowań, czyjegoś doświadczenia lub po prostu niewłaściwy komuś. Mimo tego jednak myślę, że często jesteśmy świadkami tego, że ta obcość jest zdefiniowana w różnego rodzaju kategoriach – kulturowych, narodowych albo społecznych, które w przypadku naszego podcastu są najistotniejsze. W sumie też mam coś do powiedzenia, bo udało mi się przeczytać artykuł Wojciecha Wierskopa i właśnie był to artykuł pod tytułem Socjologiczne ujęcia innego w szkole i autor potrafił w tym artykule w bardzo dobry sposób przedstawić pojęcie obcości. Na podstawie takich wybranych definicji innych badaczy, oczywiście, on starał się przybliżyć czytelnika do sedna tego pojęcia. W swoim artykule on przywołuje zdanie najpierw Znanieckiego, który twierdzi, że obcość zawsze będzie wartościowana ujemnie. Jakby ponieważ wszystko to, co jest dla nas odmienne, różne, inne, staje się przedmiotem negatywnych dążeń społecznych. Takiego, powiedziałabym, swoistego antagonizmu do obcych. A takie postrzeganie obcego może później doprowadzić do sytuacji, w której stanie się on dla nas wrogiem. Dalej przywołuje on zdanie niemieckiego socjologa Simmela, który dostrzega taki pozytywny wymiar stosunków z obcymi. Według niego obcy może wzbogacić nasz świat i w rezultacie jakby przestać być obcym, stać się tym samym swoim. Zdaniem socjologa istotnym wyznacznikiem pozycji obcego w społeczeństwie jest fakt, iż nie należy on od początku do danej grupy. Wnosi do niej coś, czego grupa wcześniej nie znała. No i tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że właśnie to widzimy w tym serialu. Całkowicie się z Tobą zgadzam. Serial, mimo iż utrzymany jest w uniwersum rodziny Adamsów, koncentruje się, tak jak już wspomniałyśmy, na postaci Wednesday. Poznajemy ją w momencie, kiedy zostaje zmuszana do zmiany szkoły i zaczyna uczęszczać do Akademii Nevermore. Szkoła ta słynie zgromadzenia wszystkich nienormalnych nastolatków. Mamy więc tam wilkołaki, syreny, wampiry czy gorgony. Więc w sumie wydawać by się mogło, że to wręcz idealne miejsce dla kogoś takiego jak Wednesday. Niestety czuję się tam dość wyobcowana, czego przyczyn możemy upatrywać w wielu rzeczach. Jednak najważniejszą z nich, moim zdaniem, i wydaje się jej wstręt do ludzi i taka niechęć czy też strach przed zawieraniem bliższych znajomości. Dodatkowo dawniej do tej szkoły uczęszczali też jej rodzice,
przez co Wednesday możesz czuć presję, by upodobnić się do matki, lub wręcz przeciwnie, sprzeciwić się jej i szukać własnej ścieżki. W miarę poznawania siebie i kształtowania swojego charakteru, nastolatka czuje się podwójnie obca, bo z jednej strony nie umie odnaleźć się wśród uczniów Nevermore, a z drugiej coraz ciężej jest jej porozumieć się z mamą. Serial więc opowiada o dojrzewaniu, a ta zmiana postrzegania swojej dziwności Wednesday wiąże się, tak jak właśnie powiedziałam, z trudnymi relacjami jej i jej mamy. W odróżnieniu do pierwotnych przedstawień relacji Martishi i Wednesday, czy to na łamach komiksu, bądź pierwotnych serialów, które opierały się na wsparciu, na takim zrozumieniu i wspólnej obsesji na punkcie śmierci, makabry i wszystkich drastycznych rzeczy, miałam takie wrażenie, że w tym serialu jest to pokazane nieco inaczej. Ta relacja głównie wychodziła ze strony Mortishi, natomiast Wednesday przez cały czas od niej uciekała, jakby chciała się obronić przez tą matczyną miłością, co dość dosadnie widać przy scenie pożegnania po wysłaniu dziewczyny do Nevermore. Mortisha ostrzega, by porzuciła plany o opuszczeniu placówki, na co Wednesday stwierdza, że matka nie docenia jej przebiegłości i sprytu. Miałam wtedy takie wrażenie, że Wednesday żywi urazę do swojej mamy, bo powiedziała jej wtedy, że planuje uciec z tego edukacyjnego więzienia i nigdy się do niej nie odezwać. Dodatkowo podarunek, który otrzymała, czyli naszyjnik, prześmiewczo nazwała ozdóbką, chcąc w ten sposób jeszcze bardziej urazić Mortishię. Na tym niestety nie koniec, bo obwieszcza, że nigdy się nie zakocha, nie będzie gospodynią domową, ani nie będzie miała rodziny. Dość wyraźnie stwierdza, że nie planuje podążyć w ślady matki. Ich relacja znacznie odbiega od tego, co istniało w oryginalnej wersji. Nie uważasz? W sumie całkowicie z tobą się zgadzam. I tak, szczerze mówiąc, słuchając tego, co mówiłaś, przypomniałam sobie jedną historię. Jest to historia Lokiego. Ona miała taki podobny vibe, chociaż całkowicie była odmienna od tej, którą obserwujemy tu, w tym serialu. Była to relacja syna z jego ojcem, ale to syna, jak się później okazało, adoptowanego. No i w sumie to wielu rzeczy wytłumaczyło później. No i na początku filmu jakby widzimy, że Loki tak naprawdę stara się nawiązać z ojcem dobry kontakt. Chce być najlepszym synem, z którego jakby ojciec może być dumny, ale no niestety nie osiąga tego, co tak naprawdę pragnie. I uważam, że to w pewnej mierze wywiera taki wpływ na to, jakie decyzje i jakie działania podejmuje w przyszłości. Ale no, odeszłam trochę od naszego głównego tematu i wracając do już naszego serialu, to myślę, że jednak to zachowanie Wednesday no, nie jest jedynym elementem, który ją wyróżnia. Jeżeli na przykład spojrzymy na jej garderobę oraz to, co noszą pozostali uczniowie, to zauważymy, że Wednesday jako jedyna z grupy nosi takie ubrania w kolorze czerni i bieli. Sukienka na przykład, którą nosi w pierwszym odcinku, jest utrzymana w takiej konwencji oryginalnego serialu. Ona jest taka czarna, z dużym, ostro zakończonym takim białym kołnierzem. W sumie to budzi taki kontrast zarówno z uczniami w akademii, jak i, no nie wiem, powiedziałabym, że tradycyjnymi, zwykłymi nastolatkami. I także również w kolejnych odcinkach łatwo jest ją zauważyć. Ona jakby dostaje swój własny, unikatowy mundurek w czarno-białych kolorach, jak również na balu, co jakby uważam, że to była najlepsza scena tak naprawdę, ale że ona pojawia się w tej czarnej sukni, a cała reszta w bieli i błękicie. Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś, bo w jednym z wywiadów, które czytałam, Christina Ricci, czyli aktorka, która wykreowała chyba najbardziej znaną wersję Wednesday, mam na myśli tą z lat 90., tak powiedziała o wyborze strojów. Widziałam kilka zdjęć garderoby, zanim poszłam na plan i pomyślałam, że to takie świetne, nowoczesne podejście do Wednesday. Jest tak wierne sercu i duszy oryginału, a zarazem niesamowicie nowoczesne i świetne. W sumie przepraszam, że tak cię znowu przerywam i znowu się wtrącam, ale wydaje mi się, że w sumie świat filmu i świat seriali jest jednym z najlepszych źródeł do poszukiwania tych przykładów obcości.
No i tak oglądając ten serial, to przez cały czas wpadały mi do głowy takie sceny z różnych filmów, różnych seriali, gdzie ta obcość była no, niesamowicie, no bardzo widoczna. Właśnie teraz też przypomniałam sobie jeden film, który by posłużył no, bardzo dobrym przykładem według mnie do tego wątku Ubrań Wednesday. No i tym przykładem jest film serial wybitnego reżysera Guillermo del Toro i pod tytułem Crimson Peak. Ubrania i ich kolor potrafiły pokazać różnice między głównymi bohaterami. Były to rodzina Sharpów i Edith. W tym filmie przeważały takie dwie palety kolorów, ciepło-żółta i czarno-niebieska. No i na początku filmu właśnie przeważają te kolory ciepło-żółte, ponieważ znajdujemy się w Ameryce, w takim bogatym, bardzo rozwiniętym świecie Edith. Wtedy jak Thomas i Lucille Sharp zupełnie nie pasowały do tego świata. Ich ubranie, które, no, szczerze mówiąc, już dawno wyszły z mody, były stworzone w takich ciemnych kolorach i nie pasowały do tego bogatego amerykańskiego otoczenia. Brat i siostra, oni wyglądali jak dwie czarne plamy na obrazie po prostu stworzonym w pastelowych kolorach. No i później sytuacja powtórzyła, ponieważ Edith przyjechała do Anglii i już wtedy ona została tą taką plamą, która nie pasowała do już tego czarno-niebieskiego budynku, czarno-niebieskich ubrań brata i siostry. Wszystkie jej ubrania były jaskrawe i modne. No a ta gra z paletami kolorów została umyślnie wykorzystana, moim zdaniem, dlatego żeby podkreślić taką całkowitą różnicę dwóch światów. To całkiem słuszna uwaga. Dziękuję, że to przypomniałaś. Proszę. Niewątpliwie Wednesday jest postacią nadzwyczajną oraz osobliwą. Właściwie od początku swojego istnienia w tych pierwotnych serialach starała się iść pod prąd, nie zabiegała o akceptację ze strony rówieśników i praktycznie przełamowała każde możliwe konwenanse i schematy. Natomiast w najnowszej interpretacji jest tak samo ważną postacią, która moim zdaniem zasługuje na dość dużą uwagę. Wednesday może być bowiem wzorem do naśladowania dla różnego typu myślicieli, czy też ogółem nastolatków. Inspiruje bowiem do działania, do bycia odważnym, bycia upartym, a przede wszystkim do eksplorowania siebie w wszelakich kierunkach. Joy Sunday, aktorka, która wciela się w Biankę, określiła Wednesday mianem przykładu dziewczyny, która mówi: nie muszę się dla ciebie uśmiechać. Jest to ktoś, kto mówi rzeczy, które reszta z nas chciałaby powiedzieć. W sumie to, co teraz powiedziałaś, to skojarzyło mi się z książką Obcy. I jakby Wednesday tak samo jak jako główny bohater nie dążyła do tego wizerunku idealnego, dobrego człowieka. Jakby nie starała się robić coś, czego nie chciała. I to jest takie cudowne, bo w sumie była sobą do końca. Tak, bo na przykład była jedna scena w serialu, gdzie profesor Merlin powiedziała, że ta właśnie jej chęć do unikania tych wszystkich form i szufladkowania siebie jest darem, jest taką szczególną umiejętnością i nie powinna tego nigdy tracić. Co ciekawe, problem obcości w tym serialu nie kończy się na tytułowej postaci, bo dotyczy też Taylora, syna szeryfa. Jednak postrzega tą sprawę w nieco innym rodzaju. Wieczorem, za sprawą wspomnianej przeze mnie profesor Merlin, zmienia się w terroryzującego studentów potwora. Jest to, powiedziałabym, w pewien sposób kontynuacja planu ojca nauczycielki, gdyż był on zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich odstęp od norm i próbował za wszelką cenę wyplewić właśnie te odstępstwa na wszelkie możliwe sposoby. Merlin chciała więc unicestwić Akademię ich własną bronią, tym samym pokazując mieszkańcom miasta, jakie niebezpieczeństwo i zagrożenie przynosi ta szkoła. W poprzednim odcinku Adam wspomniał definicję obcego, która występuje w tekście Jacka Kochanowskiego. Według polskiego socjologa inny jest obcy dopiero przy interakcji z jakimś czynnikiem zewnętrznym. I tak, na przykładzie naszego serialu, kiedy poznajemy Wednesday, jest dla nas inna, ale nie obca. Owszem, ma może nieco inne zainteresowania, ale tak ogółem nie różni się niczym szczególnym. Element obcości pojawia się dopiero, kiedy konfrontuje się z tak zwanymi normalsami, na przykład z szeryfem.
Padły też nawiązania do artykułu Pawła Leszkowicza i Tomka Kidlińskiego, którzy w dość ciekawy sposób łączą elementy mówienia o obcości albo alienacji z konwencją gotyku. Ten wątek dość dobrze widać w serialu z lat 90., bo przecież dzięki niemu gotyk ponownie wrócił do łask i otrzymał nowe znaczenie. Zaś my z Anastazją odwołałyśmy się do tekstu Wojciecha Welskopa pod tytułem Socjologiczne ujęcie innego w szkole. Sam Welskop powołał się na Znanieckiego i jego teorię, że obcość za każdym razem będzie odbierana negatywnie, co w konsekwencji może prowadzić do widzenia w takiej osobie wroga. To także możemy przenieść na serial Wednesday. Dla szeryfa miasteczka każdy, kto uczęszcza do Akademii Nevermore, od razu kwalifikuje się jako obcy, a co za tym idzie, jako niebezpieczeństwo, jako strach, problemy czy też stres. Już prawie kończąc nasz odcinek, chciałabym po raz kolejny podkreślić, że temat obcości pojawia się zarówno w filmach, jak i w serialach bardzo często. I mi się wydaje, że z racji tego przygotowałam parę filmowych przykładów, które tak naprawdę sprawiły na mnie ogromne wrażenie. Postanowiłam, że wybiorę tylko 5 filmów, bo nie chciałam, żeby tego było albo za dużo, albo za mało. No i powiem Ci szczerze, że ciężko było wybrać spośród wszystkich filmów tylko 5. Na tej mojej malutkiej liście z 5 filmów pojawiły się takie filmy jak Tylko kochankowie przeżyją, Gra tajemnic, 3 kobiety, Druga młodość i Przełamując fale. No i postaram się teraz bardzo krótko przedstawić te filmy. Zacznę chyba od swego ulubionego, a właśnie od Tylko kochankowie przeżyją. Jest to taki film przedstawiający nam historię, powiedziałabym nawet świat dwóch zakochanych w sobie wampirów, co nie wiem, co już samo w sobie jest obce, ale z racji tego, że skupiamy się na obcości społecznej, to skupię się na jednym z głównych bohaterów, a dokładnie na Adamie. Adam jest muzykiem, który unika sławy, unika ludzi, unika prawie wszystkiego, co znajduje się poza jego domem. On jest takim samotnikiem, który w swojej samotności czuje się komfortowo. I wszystko poza muzyką, poza sztuką, poza literaturą i oczywiście, jak zobaczycie to w filmie, poza jego ukochaną Ewą wydaje mu się obce. Kolejnym filmem, o którym wspomniałam, była Gra tajemnic. Jest to historia wybitnego matematyka, który twarzą w twarz spotkał się z największą zagadką swego życia i była to maszyna szyfrująca, Enigma. Główny bohater stworzył swój własny świat, w którym, jak widzimy, że czuł się komfortowo, ale wszystko, co było poza nim, było dla niego obce, co sprawiało, że w sumie, że on wydawał się obcym dla innych. On sam, jego zachowanie, jego wypowiedzi, jego niechęć do współpracy z ludźmi, co było bardzo widoczne w filmie, do komunikowania z nimi, ale równocześnie jego miłość do zagadek, do matematyki i oczywiście do tej maszyny, którą stworzył, pomagają widzowi wykreować obraz głównego bohatera. I to już w sumie od każdego z nas, od każdego widza zależy, w jaki sposób będziemy odbierać tą postać. Kolejny film to Trzy kobiety. To jeden z filmów Roberta Altmana. Trzy kobiety wyróżnione przez reżysera różnią się od innych. W dużej mierze swoim zachowaniem oraz sposobem przedstawiania światu, kim tak naprawdę są. Największe wrażenie na mnie sprawiła bohaterka Mili, która w porównaniu do głównej bohaterki naszego podcastu, do Wednesday, zachowywała się naprawdę zupełnie inaczej. Ona przez cały czas próbowała nawiązywać kontakt z ludźmi, którzy ją ignorowali i unikali. Opowiadała o sobie koleżankom, które do niej prawie się nie odzywały. I tak oglądając, wiesz, miałam wrażenie, że prawdziwa Mili jest najsamotniejszym i najsmutniejszym człowiekiem, który na wszelkie sposoby stara się zapełnić taką ogromną pustkę, którą ma w środku. W kolejnym filmie, w filmie Druga młodość, przedstawiona historia kobiety, żony zamożnego przemysłowca, która zakochuje się o wiele młodszym mężczyźnie w przyjacielu swego syna. I tak, wiesz, towarzysząc głównej bohaterce Irenie, to jesteśmy świadkami podejmowanych przez nią decyzji i ich skutków.
Co ciekawe, że przez to, że kobieta wybiera siebie, wybiera kochać i być kochaną, wybiera tego młodszego mężczyznę, co powoduje, że zostawia swoją rodzinę, ona staje się obca. Obca nie tylko dla tej swojej rodziny, ale także dla całego społeczeństwa. I wreszcie przechodzę do ostatniego filmu, do filmu pod tytułem Przełamując falę. I nie będę o nim mówić tak dużo jak o wszystkich poprzednich, ale wskażę, że warto ten film obejrzeć. Jest to jedno z największych arcydzieł, które kiedykolwiek widziałam. I zaznaczę tylko to, że cały ten film jest wypełniony obcością. Oglądając go, w pewnych chwilach właśnie ja czułam się tą obcą osobą. Osobą nie należącą do świata głównej bohaterki. Osobą właśnie, która za nią podgląda. Dlatego bardzo, bardzo polecam obejrzeć ten film. I także obejrzeć wszystkie te filmy, które przedstawiłam przed chwilą. Ale niestety już mi się skończyły przykłady, a to chyba oznacza, że możemy powoli przejść do podsumowania naszego podcastu. Jak widać, obcość to nie tylko przybysze z dalekich planet, latające spotki czy humanoidalne roboty. To także poczucie wyobcowania albo po prostu brak poczucia przynależności do jakiejś grupy. Mimo, że zazwyczaj kojarzy nam się raczej negatywnie, to uważam, że dzięki niej możemy nauczyć się czegoś nowego, czegoś ciekawego lub po prostu spojrzeć na coś z innej perspektywy. Nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto może wyobrazić sobie współczesną popkulturę bez rodzinki Adamsów. Za ich sprawą, pod koniec lat 90. gotyk ponownie wrócił do łask i utrzymał nowe, unowocześnione znaczenie. A dzięki filmom animowanym ich przygody mogły dotrzeć zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. Najnowsza adaptacja prezentuje obcość jako uczucie towarzyszące poznawaniu siebie. Wówczas bardzo często musimy się mierzyć z brakiem akceptacji bądź wykluczeniem ze strony naszych najbliższych. Rodziny, przyjaciół, znajomych. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałyśmy. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie podcastu. Rozmowę prowadziły Anastazja Buczyńska i Antonina Glapa. Pa, pa!